Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale NotOpStrik. Dzisiaj przygotowałem dla Was przegląd statywów. Jest tutaj 10 propozycji, są to różnego rodzaju statywy, od tanich statywów po naprawdę drogie konstrukcje. Są też statywy małe, lekkie, które dobrze sprawdzą się w podróży oraz takie, które myślę, że lepiej będą się sprawdzać w studiu bądź z bardzo ciężkimi zestawami fotograficznymi. Te wszystkie statywy znajdziecie w sklepie NotOpStrik. Wybrałem moim zdaniem najciekawsze. Wszystkie statywy oczywiście znajdziecie podlinkowane pod tym materiałem, a pełne nazwy statywów będą Wam się wyświetlać na dole ekranu, bo ani ja, ani Wy nie zapamiętacie tych numerków, które musiałbym Wam tutaj recytować, więc będę Wam mówił jakieś skrócone nazwy statywów, a pełne nazwy wyświetlą Wam się na dole ekranu. Zaczynamy. Pierwszym statywem, który dla Was dzisiaj przygotowałem, jest statyw Vesta od firmy Vanguard. Jest to statyw bardzo lekki i kompaktowy, waży niecałe 800 gramów, a zachowuje dosyć duży udźwig, jest to 3 kg, więc wiele bezlusterkowców czy lżejszych lustrzanek bez problemu na ten statyw zamontujecie. Maksymalna wysokość robocza to 130 cm, w podróży jest to myślę wystarczający wynik. Statyw nie jest drogi, bo kosztuje około 440 zł. Nogi blokowane są na takie skrętki. Mamy tutaj też regulację oczywiście szerokości nóg oraz dwustopniową kolumnę centralną, więc ta możliwość regulacji zarówno nóg, jak i kolumny jest dosyć spora. Jeśli chodzi o głowicę, mamy tutaj standardową głowicę kulową, która jest odblokowywana za pomocą jednego pokrętła. Szybko złączka jest w standardzie Arka, znajdziemy też poziomice. Wada tego statywu jest taka, że niestety nie ma on wymiennej głowicy. Jest to jedyny statyw, który Wam się pokazuje, który nie ma możliwości wymienia głowicy na inną. Wszystkie inne statywy mają taką możliwość, więc możecie zamontować do nich głowicę wideo bądź jakieś inne specjalistyczne głowice. Zaletą tego statywu są przede wszystkim bardzo kompaktowe rozmiary, bez problemu zmieścicie go nawet w jakieś miejsce na wodę w Waszym plecaku. Kiedy się szukacie czegoś bardzo lekkiego i kompaktowego, to warto zwrócić uwagę na ten model. Nogi wykonane są z karbonu, dzięki temu ważą tak niewiele. Można też je całkowicie do góry rozłożyć, wyciągnąć kolumnę, dzięki czemu statyw zajmuje mniej miejsca. Kolejny statyw, który również dobrze sprawdzi się w podróży, to model X-Go Gecko od firmy PhotoPro. Jest to aluminiowy statyw, ma duży udźwig 8 kg. Jego maksymalna wysokość robocza to 144 cm, a sam nie jest zbyt ciężki, bo waży 1200 g. Nogi blokowane są na takie skrętki, kolumna centralna może pracować w dwóch stopniach wysokości. Można też obrócić ją w drugą stronę, kiedy chcemy fotografować bardzo blisko ziemi. Jeśli chodzi o głowicę, mamy tu również głowicę w standardzie Arka, która ma dodatkowo osobną blokadę do panoramowania. Końcówki nóg można odkręcić i wymienić na kolce, kiedy pracujemy w jakimś grząskim gruncie. Dodatkowo możemy jedną z nóg odkręcić i zamienić statyw w monopod. Więc również myślę, że do podróży jest to ciekawa propozycja. Statyw jest niedrogi, bo kosztuje około 360 zł. Następny statyw to bardzo popularny model IT-15. Sam używałem tego statywu. Również kręciłem o nim jeden z filmów. Ogólnie wiele tych statywów pokazywałem w jakichś filmach, więc tutaj na górze będą Wam się wyświetlać karty i możecie sprawdzić te recenzje. Wracając do statywu IT-15, jest to statyw aluminiowy, ma udźwig 4 kg, jest dosyć wysoki, bo około 1,50 m to jest jego maksymalna wysokość robocza. Waży niezbyt wiele, jest to około 1,2 kg. W przeciwieństwie do pozostałych dwóch statywów ma nogi blokowane na klipsy. Ja osobiście wolę to rozwiązanie, ale wiem, że jest też wielu fanów tych skręcanych nóg, więc wśród dzisiejszych statywów znajdziecie jedne i drugie konstrukcje. W przypadku tego statywu mamy również głowicę kulową, jest ona odblokowywana tutaj jednym pokrętłem. Niestety w przypadku tego statywu nie mamy opcji panoramowania. Z ciekawych funkcji również jest tutaj funkcja monopodu, więc jedną z nóg można odkręcić i zamienić statyw w monopod. Ten statyw charakteryzuje się również bardzo korzystną ceną, bo jest to niecałe 400 zł. Jest też większa wersja tego statywu IT-25. Również inne statywy, które Wam dzisiaj pokażę, występują zarówno w mniejszych i większych wersjach, więc sprawdźcie ofertę danego producenta, jeśli jakiś statyw Wam się podoba, ale na przykład chcielibyście trochę większą wersję. Przechodzimy do kolejnego statywu. Kolejny statyw jest od firmy Manfrotto, jest to model Element w wersji drugiej. Statyw ma maksymalną wysokość 160 cm, więc większość osób wygodnie będzie mogła pracować na w pełni rozłożonych nogach tego statywu. Jego udźwig jest dosyć spory, bo jest to 8 kg, a sam statyw waży 1,5 kg. Statyw wykonany jest z aluminium, ma nogi blokowane na skrętki. W dosyć ciekawy sposób rozwiązano tutaj blokadę szerokości nóg. Pracuje ona w trzech stopniach. Również można ją bez problemu odblokować w rękawiczkach, bo jest ona taka duża, wygodna, więc w zimie będzie się na pewno z tym
statywem dobrze pracować. Dodatkowo nogi można oczywiście obrócić w drugą stronę, żeby statyw zajmował mniej miejsca. Głowica jest kulowa, ma również opcję panoramowania. Jest ona w standardzie Arca, ale również może pracować z płytkami RC2. Na górze znajdziemy poziomice. Kolumna centralna jest dosyć wysoka w tym statywie, jak widzicie. Jest ona jednostopniowa, więc wystarczy odblokować jedno pokrętło z tej strony i możemy całą kolumnę centralną już sobie wydłużyć. Również kolumnę możemy obrócić w drugą stronę, żeby pracować blisko ziemi. Statyw kosztuje 500 zł. Te cztery propozycje to były, jak widzicie, statywy niedrogie. Są to też statywy małe, kompaktowe, które dobrze sprawdzą się w podróży. Teraz przechodzimy już do statywów bardziej zaawansowanych, też zdecydowanie droższych i dedykowanych do trochę bardziej profesjonalnych zastosowań. Pierwszy z nich to Leofoto. Jest to model Urban. Pełna nazwa oczywiście wyświetli Wam się tutaj na dole. Jest to statyw wykonany z karbonu. Jego udźwig to jest 8 kg, a maksymalna wysokość robocza to około 1,60 m. Statyw jest naprawdę lekki jak na te parametry, bo jego waga to 1,4 kg. Nogi również brokowane są na skrętki, końcówki nóg można wymienić na kolce, które znajdziemy w zestawie razem z tym statywem. Bardzo wygodny jest system regulacji szerokości nóg, bo również tutaj w rękawiczkach nie będzie najmniejszego problemu, żeby go obsługiwać. Kolumnę centralną można oczywiście przełożyć w drugą stronę, żeby pracować blisko ziemi. Tutaj też znajdziemy mały gwint montażowy, więc można mocować jakieś akcesoria, na przykład ekran poglądowy albo mikrofon, jeśli filmujecie. Kolumna centralna może być tutaj wysuwana, jest ona jednostopniowa, głowica jest kulowa, ma ona oczywiście opcję panoramowania i ma też ciekawe rozwiązanie, czyli regulację oporu, więc kiedy macie jakiś cięższy aparat, to możecie sobie wyregulować opór na głowicy, wtedy wygodniej będzie się pracować. Głowica jest w standardzie Arca, znajdziemy tutaj też poziomice. W przypadku fotografii na przykład krajobrazowej często chcę pracować blisko ziemi, więc w zestawie z tym statywem znajdziecie również krótką kolumnę. Można ją wymienić i wtedy możemy zejść ze statywem bardzo, bardzo nisko. Ten statyw jest przede wszystkim bardzo lekki, świetnie wykonany. Na pewno będzie w stanie dużo znieść w terenie. Niestety razem z tym idzie wysoka cena, bo statyw kosztuje 1600 zł. Pokazywam Wam już też inne modele od marki Leofoto. Myślę, że warto zwrócić na nie uwagę, więc tutaj oczywiście na górze wyświetli Wam się karta do tego filmu. Następny model jest od marki Benro. Jego maksymalna wysokość to 1,65 m. Ma bardzo duży udźwig, bo jest to aż 14 kg, a sam waży jak na ten udźwig niewiele, bo niecałe 4 kg. Statyw wykonany jest z aluminium i jest to właśnie taki model, który myślę dobrze się sprawdzi w fotografii studyjnej albo w wypadkach, kiedy potrzebujemy bardzo, bardzo stabilnego statywu, na przykład przy astrofotografii, a sama wielkość i waga nie ma dla nas aż tak dużego znaczenia. Statyw charakteryzuje się też bardzo ciekawym rozwiązaniem w postaci wyciąganej kolumny centralnej, którą można położyć w poziomie za pomocą dwóch pokręteł, które znajdują się tutaj na obudowie. Wystarczy jedno i drugie odblokować, wyciągnąć kolumnę na samą górę, wcisnąć na dole przycisk i jak widzicie, można w tej chwili sobie tą kolumnę centralną położyć i w różnym zakresie, w różny sposób pracować. Więc jest to szczególnie przydatne na przykład przy fotografii makro albo we wszelkich przypadkach, kiedy potrzebujemy uzyskać bardziej nietypową perspektywę. Głowica jest również kulowa, bardzo solidna. Również tutaj mamy regulację oporu na głowicy oraz mamy panoramowanie, szybko złączka w standardzie Arca, więc powiedzmy, że to jest taki standard. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to bardzo duża stabilność, ogromny udźwig i ten ciekawy sposób wyciągania kolumny centralnej. Można też ją obrócić w drugą stronę, żeby fotografować bardzo blisko ziemi. Ten statyw razem z głowicą kosztuje 1050 zł. Kolejny statyw pochodzi również od marki Benro, tym razem jest to statyw karbonowy. Jego wysokość jest niecałe 1,60 m. Waga tym razem jest bardzo rozsądna jak na taką wielkość, bo to niecałe 2 kg. Udźwig również jest bardzo imponujący, bo to aż 15 kg. Więc mamy tutaj również do czynienia z bardzo solidnym, wytrzymałym i stabilnym statywem, również o dużym udźwigu, tym razem po prostu lżejszym dzięki temu, że jest wykonany z karbonu. To, co jest też ciekawe w tym modelu, to że brak w nim jakiejkolwiek kolumny centralnej. Jak widzicie, na dole mamy tylko hak, żeby w przypadku na przykład mocnego wiatru gdzieś w górach dociążyć sobie statyw, ale kolumny centralnej nie ma, więc również tutaj bardzo blisko ziemi bez problemu zejdziemy, wystarczy szeroko tutaj za pomocą tych klipsów rozłożyć sobie nogi, które blokowane są na skrętki. Końcówki nóg również można odkręcić i wymienić na kolce. Również na statywie znajdziemy trzy gwinty do mocowania akcesoriów. Gwinty 1/4 cala, z
każdej strony, więc nie będzie tutaj problemu z mocowaniem jakichś dodatkowych rzeczy. Statyw jest tak przemyślany, że bez problemu również w rękawiczkach obsłużycie każdy jego element, bo pokrętła są duże, wygodne, wszystkie te klipsy i skrętki chodzą z takim fajnym oporem, więc tutaj myślę, że jakość jest na naprawdę wysokim poziomie. Żeby odblokować głowicę centralną, wystarczy tutaj jeden ruch za pomocą tego dużego pokrętła, ale służą też do regulacji jej oporu. Jeśli nie odkręcimy go do końca, to ten opór jest większy, jeśli odkręcimy go bardziej, no to opór wtedy się zmniejsza. Kolejna ciekawa rzecz w przypadku tego statywu, że mamy dwustopniową panoramę. Jedna jest standardowo tutaj na dole głowicy, a druga jest tutaj na samej górze przy szybkozłączce, więc w przypadku tworzenia panoram mamy tutaj dużo większe pole manewru. Głowica jest również w standardzie Arka. Statyw kosztuje 1350 zł. Kolejny statyw pochodzi od marki Peak Design. Jeśli oglądacie inne nasze filmy, no to wiecie, że sam prywatnie korzystam z takiego statywu, tylko z wersji aluminiowej. Tutaj jest wersja wykonana z włókna węglowego, która jest lżejsza, waży około 1300 gramów. Udźwig przy tak niskiej wadze jest imponujący, bo jest to aż 9 kg, więc nawet duże zestawy można na ten niepozorny statyw montować. Jego wysokość to jest 1,50 m i uważam, że jest to zupełnie wystarczająca wysokość. Nakręciłem już pełną recenzję tego statywu, więc tutaj nie będę się mocno powtarzał. Jeśli jesteście ciekawi, jak ten model prezentuje się w terenie, no to tutaj na górze wyświetliła się karta z filmem. A tak pokrótce, no to statyw przede wszystkim charakteryzuje się bardzo nietypową konstrukcją. Jak widzicie, wygląda on zupełnie inaczej niż pozostałe statywy, które Wam dzisiaj prezentuję. A to dlatego, że nogi mają taki nietypowy kształt, dzięki czemu statyw ma bardzo mocno zredukowaną, wolną przestrzeń między nogami. No i jest on niesamowicie mały. Można go zmieścić spokojnie w jakieś miejsce na butelkę wody w naszym plecaku. Wszystkie elementy zostały tak zaprojektowane, żeby jak najmniej odstawały od obudowy statywu, żeby gdzieś on tam nam nie haczył o nasze wyposażenie. Nogi są blokowane na klipsy, które również są bardzo wytrzymałe, metalowe. Końcówki nóg można wymienić i zamienić je na krótsze, dzięki czemu będziemy mieli jeszcze mniejszy, bardziej kompaktowy statyw. W zestawie znajdziemy kluczyk, żeby sobie ewentualnie te nogi dokręcić i wyregulować. Nietypowa w tym statywie jest również głowica, dlatego że jest ona bardzo niska. Niestety wada jest taka, że żeby zacząć pracować, trzeba ją delikatnie wysunąć do góry, ale poza tym jest ona bardzo wygodna. Żeby odblokować ruch głowicy, wystarczy przekręcić jedno pokrętło. Jest ona w standardzie Arka. Tutaj te ograniczniki po dwóch stronach można wymontować, żeby mocować jakieś inne, dłuższe szybkozłączki. Dodatkowo ma ona szybki system blokady, więc kiedy mamy szybkozłączkę na naszym aparacie, to wystarczy go położyć, kliknąć i od razu się on zablokuje. Dodatkową blokadę mamy tutaj na obudowie głowicy, żeby przez przypadek gdzieś nam aparat z niej nie spadł. Na górze znajdziemy też oczywiście poziomice. Więc jak widzicie, statyw jest bardzo nietypowy, ale w takiej fotografii podróżniczej, plenerowej sprawdza się świetnie. Jest wytrzymały, dobrze wykonany, ma duży udźwig. I jak najbardziej polecam Wam ten model. Niestety z tym całym nowatorstwem i świetnym wykonaniem idzie też bardzo wysoka cena, bo statyw kosztuje około 2800 zł w wersji karbonowej, ale na szczęście jest dużo tańsza wersja aluminiowa, więc też polecam Wam sprawdzić tą wersję. Kolejny statyw pochodzi od firmy Three-Legged Thing. Jest to statyw o nazwie Albert w wersji drugiej. No jest to model naprawdę ekstremalny. Charakteryzuje się on niesamowitym udźwigiem, bo jest to udźwig aż 30 kg. Możecie się zastanawiać, po co komuś aż tak duży udźwig w statywie. No pewnie nie macie aż tak ciężkich zestawów, ale im większy udźwig w statywie, tym znaczy, że jest on bardziej stabilny. Więc tutaj naprawdę o stabilność pracy w przypadku tego statywu nie ma co się martwić. Zachowują przy tym naprawdę niewielką wagę, bo jest to niecałe 2 kg, dzięki temu, że jest wykonany z karbonu. Jeśli chodzi o wysokość, również jest ona imponująca, bo jest to około 1,90 m, więc jest to najwyższy statyw w tym zestawieniu i też statyw o największym udźwigu. Wszystkie elementy są wykonane bardzo, bardzo solidnie. Jak widzicie, same te skrętki do blokady nóg są takie bardzo solidne, metalowe i nawet w jakichś grubszych rękawiczkach bez problemu je obsłużycie. Końcówki nóg są wymienne, można tutaj zamontować na przykład kolce. Statyw posiada bardzo dużą regulację, bo mamy, jak widzicie, 4 stopnie regulacji na nogach plus aż 3 na kolumnie centralnej, więc jest on bardzo uniwersalny i można różne kombinacje stosować w zależnie od potrzeb. Głowica jest w standardzie Arka, jest ona kulowa, również bardzo solidna. Kiedy ją zakręcimy, to nie ma możliwości, żeby nasz aparat tutaj się poruszył. Ma ona też opcję panoramy. Co ciekawe, statyw ma wymienne wszystkie nogi. Każdą z nich można odkręcić.
więc możemy zrobić sobie dosyć wysoki monopod, kiedy połączymy jedną nogę z kolumną centralną, a dwie pozostałe możemy również wykorzystać jako jakieś uchwyty na akcesoria. Kolumnę centralną oczywiście można obrócić w drugą stronę, żeby pracować blisko ziemi. Więc jeśli szukać czegoś takiego bardzo solidnego, bardzo stabilnego o ogromnym udźwigu, no to na ten model na pewno warto zwrócić uwagę. Jakość wykonania tutaj jest naprawdę niesamowita. Statyw niestety kosztuje przy tym naprawdę dużo, bo jest to 2000 zł, ale myślę, że przy tej jakości wykonania naprawdę warto iść w statywy od tej firmy. Ostatnim modelem, który mam Wam dzisiaj do pokazania, jest kultowy model 190 od firmy Manfrotto. Jest to statyw wysoki, bardzo solidny, waży 2,5 kg, ma 1,70 m maksymalnej wysokości roboczej, a jego udźwig to 7 kg. Nogi blokowane są na takie klipsy, ale są one bardzo solidne i duże, no i pracują z taką bardzo dużą kulturą. Sam statyw wykonany jest z aluminium, ale głowica jest wykonana z magnezu. Oczywiście możecie go kupić też z innymi głowicami w zestawie, ale ta konkretna jest naprawdę warta uwagi, bo jest ona bardzo solidna. Ma możliwość tutaj kontroli oporu na głowicy. Dodatkowo ma oczywiście możliwość panoramowania. Posiada trzy poziomice, jedną na górze, drugą z tej strony i trzecia tutaj przy samym statywie, która dodatkowo jest obracana, więc można zależnie od tego, jak macie ustawiony aparat, sobie to wyregulować, żeby była ona zawsze widoczna. Głowica chodzi z bardzo dużą kulturą pracy i myślę, że tutaj na nią naprawdę nie można narzekać. Można ona pracować zarówno z szybko złączkami w standardzie ARCA, jak i w standardzie RC2. Wracając jeszcze do samego statywu, mamy tutaj z jednej strony duży gwint do mocowania akcesoriów oraz możemy w szybki sposób wyciągnąć kolumnę centralną do góry i tak samo jak w przypadku statywu Benro położyć ją w poziomie, ale w przypadku modelu 190 od Manfrotto działa to jeszcze szybciej, bo wystarczy odblokować kolumnę z jednej strony, wcisnąć mały guzik na spodzie i już w prosty sposób możemy ją położyć, więc jest to szybsze i wymaga mniej czasu, żeby to zrobić. Cała konstrukcja jest naprawdę solidna, więc jeśli często pracujecie z jakiejś nietypowej perspektywy, to jest to bardzo wygodne rozwiązanie i na ten statyw powinniście zwrócić uwagę. Oczywiście kolumnę centralną można obrócić w drugą stronę, żeby pracować blisko ziemi. Statyw z tą głowicą kosztuje 1150 zł. Dotarliśmy już do końca, to wszystkie propozycje, które dla Was dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że wśród tych statywów wybierzecie dobry model dla siebie. Oczywiście nie wchodziłem tutaj jakoś bardzo mocno w detale, ale myślę, że statywy są na tyle prostą konstrukcją, że nie wymagają jakiegoś bardzo długiego omawiania. Chciałem Wam pokazać jak najwięcej modeli dostosowanych do różnych potrzeb. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Cześć.